Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na W Pajęczynie Pytań. Moim i Państwa gościem jest dziś Filip Macuda, dziennikarz sport.pl. Cześć Filip. Cześć. Filip, 9 punktów w 14 meczach. Ostatnie miejsce w lidze, w Ekstraklasie. 6 punktów straty do wyjścia ze strefy spadkowej. To bilans piłkarskiego Śląska Wrocław po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze. Czara goryczy się przelała. Trener Jacek Magiera i Dawid Balda odeszli z klubu. W ich miejsce Michał Hetel, Marcin Dymkowski jako duet trenerski i Rafał Grodzicki jako dyrektor sportowy. Co będzie dalej? Będzie lepiej, tak samo beznadziejnie, czy jeszcze gorzej? To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę wiatr zmian zawiał we Wrocławiu. Rzeczywiście Jacka Magiery już nie ma w klubie, Dawida Baldy nie ma w klubie, są nowi ludzie, przyszło nowe. No i wydaje mi się, że to ma być też takie otworzenie okna w tym pokoju, który nazywa się Śląsk Wrocław i wpuszczenie świeżego powietrza z nadzieją na to, że te punkty przyjdą, bo tak jak wspomniałeś, no bilans Śląska jest fatalny, 9 punktów to jest bardzo słaby wynik na tym etapie, jeżeli chodzi o sezon. Jesteśmy w listopadzie tak naprawdę. Zaraz... Rok temu byliśmy liderem Ekstraklasy. Tak naprawdę za moment już będziemy przygotowywać się do zimowego okienka transferowego, a Śląsk jest w strefie spadkowej i też nie jest w tej strefie spadkowej przypadkowo, mam wrażenie, bo to też jak Śląsk Wrocław w tym sezonie się prezentuje, to jakie zostały poczynione wzmocnienia, jeżeli chodzi o to okienko letnie poprzednie, no to jest też wypadkowa jednak tego, co się zdarzyło we Wrocławiu, to co teraz widzimy w klubie. Czy jak ty patrzysz na transfery, patrzysz na grę, to w czym tkwi największy problem Śląska? No bo jak tak spojrzymy nawet na statystyki, to my tracimy sporo bramek, strzelamy ich najmniej w Ekstraklasie, biegamy mało kilometrów. Czego Śląskowi brakuje? Zaangażowania, trochę szczęścia, umiejętności piłkarskich, czy po prostu lidera na boisku? No myślę, że wszystkiego po trochu. Tego lidera na pewno brakuje. Wiemy, kim był Erik Exposito, kim był Nauel. Do tego też nie ma już co wracać. Po prostu no nie ma też postaci, które w tym trudnym momencie będą w stanie same wygrać mecz. Czego brakuje? Przede wszystkim goli. Goli strzelanych. Śląsk bardzo mało strzela. Śląsk bardzo mało sytuacji tworzy też. Wiemy, że w ostatnich 3 meczach 1 celny strzał. To jest bilans bardzo zły. Chyba 0 z Zagłębiem i 0 z Górnikiem. Tak, a wcześniej 1 z Rakowem. No nie możemy mimo wszystko gdzieś opierać takiego i szukać tego optymizmu na punkty, na zwycięstwa, jeżeli nie ma goli. Goli nie będzie, jeżeli nie będzie strzałów celnych, a tych strzałów celnych brakuje. To jest tak naprawdę największy problem Śląska, bo ta defensywa momentami wyglądała już lepiej. Wiemy też, że zmiany zostały poczynione. Aleksander Paluszek stał się taką centralną postacią, ważną postacią tej defensywy. Natomiast no, gdzieś cały czas ten atak kuleje i wydaje mi się, że to jest główny problem Śląska Wrocław. Śląsk po prostu nie strzela goli, a no bez tego trudno o dobre wyniki. Co w takim razie z tym duetem trenerskim Hetel-Dymkowski? To jest duet na chwilę, czy jeśli faktycznie Śląsk się podniesie, to zostaną w klubie dłużej? No trudno powiedzieć, bo tak naprawdę wszystko pewnie zdeterminują wyniki. Duet, w ogóle dlaczego to jest duet? Wiemy, że Marcin Dymkowski to jest trener zakwalifikowany na kurs UEFA Pro, więc no, ktoś taki po prostu będzie figurować w papierach, musi być w papierach. Natomiast widzę, że też tak jest Michał Hetel przedstawiany bardziej jako ten pierwszy trener. Wiemy, że to będzie taki tandem. Oni pewnie od tego chcieliby uciekać. Wydaje mi się, że będą ze sobą współpracować, natomiast no, też na ile będą, to jest dobre pytanie właśnie, bo jeżeli Śląsk teraz wygra 2-3 mecze, no to być może dostaną szansę w dłuższej perspektywie, natomiast no wiemy też, pojawiały się informacje medialne, że... Wygramy 2-3 mecze, ale popatrzmy na kalendarz. Właśnie. Jedziemy teraz do Białegostoku na mecz z wiceliderem, z mistrzem Polski, z Jagiellonią, a tam o punkty będzie bardzo ciężko. No będzie bardzo ciężko, więc jakby to wszystko jest w takich planach hipotetycznych, że tak powiem, bo rzeczywiście terminarz jest trudny, nawet nie tylko Jagiellonia, później jest mecz z Puszczą Niepołomice, która tutaj w sezonie wicemistrzowskim Śląska przyjechała i wywiozła remis 0-0. Później jest mecz z Lechią Gdańsk, która też walczy o utrzymanie. To będzie mecz przyjaźni z Radomiakiem. I z Radomiakiem, który ma napastnika skutecznego, Leonardo Rosa, jednego z liderów klasyfikacji strzelców. Więc no, teoretycznie rozmawialiśmy nawet przed programem, że do podniesienia jeszcze jest 12 punktów. Plus mecz w Pucharze Polski z Piastem Gliwice, chociaż ten puchar tak bym troszeczkę jednak na dalszy plan oddalił. Liga jest najważniejsza, natomiast no, ile realnie Śląsk jest w stanie z tych 12 punktów zdobyć? Wydaje mi się, że kluczowe będą jednak te mecze z Puszczą i z Lechią przede wszystkim, bo to są dwaj rywale, którzy obecnie są w strefie spadkowej, no i obecnie przeskoczenie tych zespołów to powinien być dla Śląska klucz. Śląsk musi przeskoczyć nie 1, a 2 zespoły, bo z 16 miejsca też się w tej lidze nie utrzymasz, a no, trzeba to powiedzieć głośno. Śląsk w tym momencie jest największym kandydatem do spadku do pierwszej ligi. Jesteśmy na autostradzie? Mkniemy lewym pasem do pierwszej ligi? No można tak powiedzieć chyba, bo wydaje mi się, że to też będzie wiele zależało od tego, jak będzie wyglądało to zimowe okienko transferowe. No, niby pojawiły się informacje, że jakieś pieniądze zostaną przeznaczone z transferu na UEL-a, na potencjalne wzmocnienia, tylko pytanie, no, jak te pieniądze zostaną wykorzystane. Możesz mieć 500 000 euro na transfery, a sprowadzić przysłowiowy ligowy dżem, natomiast no, jeżeli jesteś dobrym dyrektorem sportowym, masz oko do piłkarzy, to też jesteś w stanie sprowadzić piłkarzy dobrych bezgotówkowo. Tutaj jest duża rola dla Rafała Grodzickiego, który został dyrektorem sportowym Śląsku, no żeby to jakoś podnieść, bo wiemy, że jest taka magiczna granica 40 punktów w Ekstraklasie. Trenerzy zawsze mówią, że do tej granicy trzeba dojechać, bo to żeby jest taki, to jest taki bufor pewnego utrzymania. Śląsk dzisiaj ma 9 punktów. Jeżeli wygrałby 4 mecze, czego mimo wszystko oba, jak tu siedzimy, nie zakładamy, chociaż dobrze Śląskowi życzymy, miałby tych punktów 21. To oznacza, że no tak naprawdę, żeby się utrzymać, trzeba by punktować na poziomie 1,5 punkta na mecz w przyszłej rundzie. A wiemy też z doświadczenia, jak wyglądały ostatnie lata, że Śląsk zawsze, no prawie zawsze, wiosny miał gorsze. Więc jeżeli wiosna byłaby jeszcze gorsza od jesieni, no to tak naprawdę to już jest przyklepanie spadku. A Śląskowi brakuje serii zwycięstw do tego, żeby na pewno wydostać się z tej strefy. No brakuje też pewności siebie. To na pewno jest bardzo ważne. Trener Magiera zawsze to powtarzał, że pamiętajmy jeszcze na początku poprzedniego sezonu, jak to wyglądało, że Śląsk chciał wygrać 2 mecze, 3 mecze z rzędu. W końcu wygrał chyba 8 albo 7. 7. Tak, więc... A nie przegrał 16 z kolei. A nie przegrał 16 z kolei, dokładnie. A teraz widzimy, że udało się wygrać mecz ze Stalą Mielec. Nie chcę powiedzieć, że w bólach, chociaż tam Rafał Leszczyński też dużo zrobił, żeby ten mecz Śląsk wygrał. Później udało się zremisować z Rakowem, natomiast też wiemy, że był gol nieuznany. Przyszło zwycięstwo z Radomiakiem w Pucharze Polski. Wydawało się, że to jest taki powiew optymizmu, natomiast no, kolejne 2 mecze. Mam wrażenie, że Śląsk trochę wrócił do punktu wyjścia. A co sądzisz właśnie o nowym dyrektorze, bo mówisz o transferach, o nowym dyrektorze sportowym Rafale Grodzickim, byłym piłkarzu Śląska, który chyba nie ma najlepszego wejścia do klubu, bo na dzień dobry straszy sądem jednego z dziennikarzy, który napisał o nim tekst. No rzeczywiście, to gdzieś mignęło też mi dzisiaj na portalu X, dawniej Twitter. Zobaczymy. Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo duża niewiadoma. Wiemy, że on był dyrektorem sportowym czy takim menedżerem do spraw sportu w Warcie Poznań. No trudno jednak pozytywnie ocenić tam jego pracę. Wiemy, że też niektóre transfery no, po prostu nie były dobre i wydaje mi się, że tutaj trzeba poczekać na to, jak Rafał Grodzicki będzie pracować w tym zimowym okienku transferowym. Przecież wydaje mi się, że to też jest no, trudne na dzisiaj środowisko w ogóle do pracy, jeżeli chodzi o to, że pracujesz w klubie, jednak, który okupuje ostatnie miejsce w tabeli. No i tutaj jednak sprowadzić jakościowego zawodnika jeszcze w tym zimowym oknie transferowym będzie bardzo trudno, więc ja naprawdę nie spodziewam się czegoś spektakularnie dobrego w tym zbliżającym się wielkimi krokami, bo to trzeba powiedzieć w styczniu, gdzie już będziemy się rozglądać za tym, kto Śląsk Wrocław wzmocni. Czy dzisiaj z perspektywy czasu widać, jak dobrą robotę w Śląsku robił Darek Sztylka, który był dyrektorem sportowym przed Dawidem Baldą? No wydaje mi się, że tak, zwłaszcza, że to poprzedni sezon i to wicemistrzostwo, które Śląsk Wrocław wywalczył, to był tak naprawdę zespół Dariusza Sztylki wzmocniony piłkarzami Dawida Baldy, Aleksem Petkowem, Simonem Petrowem, Peterem Pokornym, tacy trzej bardzo ważni zawodnicy, natomiast reszta to byli piłkarze sprowadzeni już do klubu wcześniej. Teraz tak naprawdę widzimy Śląsk Wrocław Dawida Baldy, zbudowany przez Dawida Baldę, przez Jacka Magierę, no bo tych piłkarzy też podchodziło trochę. Nawet nie mówię tutaj tylko o Exposito, o Nahuelu, ale Olsen, Martin Kączkowski, Patryk Janasik, to wszystko byli piłkarze, którzy gdzieś też odgrywali ważną rolę w Śląsku Wrocław. Dzisiaj ich nie ma. Też Śląsk jest bardzo młodym zespołem, takim zespołem, który latem, można powiedzieć, przez takie drzwi obrotowe przeszedł. 14 nowych ludzi w klubie się pojawiło do grania. No i Jacek Magiera przekonywał, że oni potrzebują czasu do tego, żeby zgrać się, żeby też ten zespół zdefiniował się na nowo. To się nie stało i wydaje mi się, że to jest też teraz problem tego wyzwania, jakie stoi przed nowymi trenerami Śląska, czy ewentualnie przed nowym trenerem, jeżeli taki zakładamy jednak, że przyjdzie stały trener Śląska Wrocław, to jednak podkreślono, że to jest rozwiązanie tymczasowe. to jednak jest duże wyzwanie. A ty jesteś zaskoczony tym, że Rafał Grodzicki został dyrektorem sportowym? Masz informację, że ktoś inny był w ogóle rozważany, na przykład Darek Sztylka? Ja przyznam, że jestem bardzo zaskoczony, bo też nie spekulowało się w ogóle o tej postaci dyrektora sportowego w Śląsku. Rzeczywiście Dawid Balda stracił pracę, Jacek Magiera stracił pracę. Natomiast bardziej się mówiło o potencjalnych trenerach, którzy mogą tutaj do Wrocławia trafić. Jeżeli chodzi o dyrektora sportowego, mnie nazwisko Rafała Grodzickiego zostało dosłownie parę godzin przed oficjalnym jego ogłoszeniem, że rzeczywiście taki temat w Śląsku Wrocław jest i zostanie zrealizowany. Dla mnie to jest duża niespodzianka mimo wszystko i też te podkreślanie, że to jest człowiek z DNA Śląska Wrocław, no mnie osobiście nie przekonuje tylko ten argument, ale chcę dać szansę, czy poradzi sobie w tym środowisku, czy będzie rzeczywiście dobrym dyrektorem sportowym, tak jak powiedziałeś. No, na razie rozpoczął od straszenia pozwem jednego z dziennikarzy, Piotrka Potępę, i też widzieliśmy komentarze kibiców, którzy no nie są z tego powodu zadowoleni, że gdzieś właśnie w taki sposób rozpoczyna się przygoda Rafała Grodzickiego w Śląsku Wrocław. Słowo jeszcze o Jacku Magierze, który najpierw uratował dla Śląska Ekstraklasę, a potem zrobił chyba wynik ponad stan, bo wicemistrzostwo, no mogło być oczywiście mistrzostwo, ale zespół, który wcześniej bronił się przed spadkiem, nagle został wicemistrzem, a ten sam praktycznie był skład. To co się stało, że teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i zamykamy tabelę? Jakie błędy popełnił Jacek Magiera? Myślę, czy to nie są błędy Jacka Magiery, tylko błędy kogoś innego? Myślę, że jak to oceniasz? Myślę, że to jest sytuacja, którą gdzieś mimo wszystko trzeba obwinić i Dawida Baldę, i Jacka Magierę, bo no wiemy, że oni mieli letnie okno transferowe na to, żeby ten zespół przebudować. Wiedzieliśmy doskonale, że ten zespół trzeba będzie przebudować. I wiedzieliśmy, że odejdzie Erik Exposito. Dokładnie. I też to, co podkreślał, zdaje się, Piotrek Janas. Jacek Magiera, żaden menedżer wcześniej w tym klubie nie miał takiej władzy właśnie jak Jacek Magiera. Miał dużo do powiedzenia. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że to jest po prostu też wypadkowa tego, co już widzieliśmy na wiosnę, bo to wicemistrzostwo Polski, nie chcę powiedzieć, że zostało zbudowane tylko jesienią, bo Śląsk później miał fantastyczną jeszcze fasę w maju dokładnie, gdzie wygrał 4 mecze z rzędu. Natomiast patrząc holistycznie na to, jak Śląsk Wrocław punktuje w tym roku, no gorzej punktują, zdaje się, tylko Puszcza i Radomiak. Także z tych zespołów, które grały w poprzednim sezonie i w tym. Także nie chcę powiedzieć, że to jest zaskoczenie, czy to nie jest zaskoczenie, to miejsce, w którym Śląsk Wrocław jest, bo wydaje mi się, że Śląsk ma potencjał wyższy niż to 18 miejsce, bardziej na środek tabeli. Natomiast no, widzimy, że ta taka stagnacja i taki, no nie chcę powiedzieć kryzys, ale po prostu gorszy okres, teraz to już jest kryzys, natomiast gorszy okres trwał już też wiosną i ta końcówka być może go też przykryła. W Śląsku nigdy nie będzie normalnie, dopóki Śląsk będzie w rękach miasta? No, zgadzasz się z tym? Tak, zgadzam się z tym. Sama nawet taka dyskusja, jaką gdzieś ostatnio widzieliśmy w mediach społecznościowych, właśnie na wspomnianym już Twitterze, że no gdzieś radni będą dyskutować na temat Śląska Wrocław. No, dla mnie to nie jest normalne mimo wszystko. Wydaje mi się, że tutaj potrzeba jednak ludzi, którzy na sporcie się znają, wiedzą, jak zarządzać piłką nożną w tym przypadku. No i wydaje mi się, że jednak prywatny inwestor to jest coś, co nie chcę powiedzieć, że Śląsk by od razu uzdrowiło, natomiast dałoby szansę na to, żeby takie sezony jak ten poprzedni nie były wyjątkowością i nie byłoby też w tym klubie skrajności, bo wiemy, że tu jest raz albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. To się jeszcze nie skończyło spadkiem przez te 16 lat, kiedy Śląsk jest w Ekstraklasie, no ale w tym sezonie się może skończyć spadkiem, a tak naprawdę, no nie wiem, wydaje mi się, że dziś też ta formuła już się wyczerpała, jeżeli chodzi o to właścicielską opiekę miasta, że tak powiem. Kto twoim zdaniem szybciej się podniesie? Śląsk Wrocław dźwignie do góry, czy reprezentacja Polski? Tak, czekałem właśnie, czy zmierzamy w kierunku reprezentacji Polski, bo nie mają łatwego życia i kibice reprezentacji, i kibice Śląska Wrocław. No, w teorii szybciej może podnieść się Śląsk, dlatego że szybciej po prostu zagra mecze. Reprezentacja do marca takiej szansy nie będzie miała. Jeżeli Śląsk do marca by się nie podniósł, to wtedy można powiedzieć, że już no, mknie 200 na godzinę do tej pierwszej ligi, po tej autostradzie, o której mówiłeś wcześniej. Nie wiem, wydaje mi się, że mimo wszystko więcej szans na teraz daje Śląskowi, ale to dlatego, że też ma po prostu więcej meczów do zagrania przed sobą, a reprezentacja teraz zasypia na zimowy sen. A ty wybierasz się w piątek do Białegostoku? Nie wybieram się i przyznam, że żałuję, bo to jest jedno z miast, w których jeszcze nie byłem ekstraklasowo. Natomiast jest to też ciekawostka, bo Jacek Magiera podczas tej swojej pierwszej kadencji także w Białymstoku zaczynał swoją kadencję. Wtedy też Śląskowi nie dawano wielu szans, mówiono, że to będzie trudny wyjazd, a tam 1-0 się skończyło po golu Erika Exposito. Absolutnie nie spodziewam się takiego wyniku, mówię to otwarcie. Spodziewam się porażki w tym meczu i wydaje mi się, że każda zdobycz punktowa będzie bardzo dużym sukcesem, zwłaszcza że Śląsk zagra z rozpędzoną Jagiellonią, która też już przezwyciężyła swoje problemy, no i łączy jednak grę w europejskich pucharach i w lidze znakomicie. Także nie pokazuje, gdybyś zapytał mnie, gdybyś zapytał mnie o typ, to powiedziałem, że jednak no, gospodarze będą górą, a przed Śląskiem później dwa bardzo ważne domowe mecze, domowy i wyjazdowy w zasadzie, bo z Puszczą domowy, wyjazdowy z Lechią Gdańsk i zaległy z Radomiakiem, więc takie trzy mecze, z których dwa są z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie, więc tutaj trzeba będzie te punkty zdobyć, to nie po jednym, tylko 3, a najlepiej 6 lub 9. To spotkamy się w grudniu i zobaczymy, w jakim jesteśmy miejscu. Filip Macuda, dziennikarz sport.pl. Dzięki, Filip, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.